Jeśli chodzi o komunikację ze do pracowników, tak? kluczowym aspektem jest na pewno to, żeby pomóc menadżerom, w jaki sposób oni mają komunikować cele i po co, po co ten zespół pracuje, jak oni są, jak realizują swoje cele, czyli dokąd, dokąd chcą dojść, ale też w taki sposób, żeby te rzeczy związane na przykład z różnorodnością, te rzeczy związane ze zdrowiem psychicznym, były wspierające. Te, tą, tą pracę, a nie y, wyzwaniami, które trzeba sobie jakoś poradzić. tak? Czyli w jaki sposób to ma być zrobione takim, w taki sposób przyjazny y, przyjazny dla pracowników, gdzie oni mogą być, tak mówię, z siebie realizować, realizować swoje pasje, y, go, z, też związane z pracą, y, ale realizować też siebie na zewnątrz, mając ten work-life balance. A przy, tak mówię, patrząc na cały czas w tym, jaki jest cel biznesowy, po ta, 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 ten zespół istnieje, po ludzie są w tej firmie. I co oni chcą osiągnąć jako zespół, jakie, jakie cele mają sobie, przed sobą, jakie ambicje. Znaczy, myślę, że długa droga to jest. My już jesteśmy bardzo, jakby według mnie mocno w tym temacie, że odejść od, od tematu działu HR jako działu, który za menadżera zarządza jego ludźmi i zarządza tak naprawdę polityką rozwijania ludzi, tak? Czyli to jest rola biznesu, rola menadżerów. A my jesteśmy działem, który po prostu wspiera tak naprawdę te działalności menadżerom, daje pewne narzędzia, umiejętności, wiedzę i menadżerowi mogli to rozumieć. Jak myślę, że to jest droga, która przez kilka lat jeszcze będzie długo trwała według mnie w różnych organizacjach, żeby to było dobrze realizowane, żeby to menadżerowie idealnym oczywiście, to jest takie trochę może z sprzedenie oka, idealnym rozwiązaniem takim, że dział HR byłby niepotrzebny, bo menadżerowie są, jakby wplatają w codzienną pracę te rzeczy które jakby dział HR pomaga im rozwiązywać, tak? Nawet praca zdalna, która teraz jest głównym tematem takim operacyjnym w wielu działach HR, jest znów po to, żeby menadżerom dać narzędzia i rozwiązania, w jaki sposób oni powinni, nie wiem, zorganizować pracę hybrydową, żeby to było z korzyścią biznesową i dla pracowników, czyli żeby byli z tego zadowoleni, ale też z korzyścią biznesową dla firmy, tak? I, I znów to nie będzie pewnie bardzo daleko od tego, co powiedziałem, tak? Znów próbujemy pokazywać, może, czasami trochę inną perspektywę zarządom, pokazywać trochę inną perspektywę naszym menedżerom, żeby oni byli w stanie odpowiadać na te kryzysy. Te kryzysy są, tak mówię, na pewnych różnych aspektach. Jest, spodziewamy się pogłębienia kryzysu gospodarczego, i pytanie jest, jakie przybędą jakieś trudne decyzje, które różne spółki będą się podejmować w przyszłości, jak to zrobić w taki sposób, żeby to było. Robione w tak, nie zwalnianie na Twitterze, ale jednak jak, jak, jak teraz jest popularne, tylko właśnie robione w sposób, który, który będzie dobry. Więc jakby to są pewnie różne działy HR będą miały, a za te firmy, które, które będą rosnąć, to znów jak w tym kryzysie gospodarczym być w stanie tak naprawdę efektywnie pracować z pracownikami, żeby właśnie te różne obawy, które pracownicy mają, nie, e, e, jakby nie, nie psuły atmosfery, nie psuły też e, zdrowia psychicznego pracownikom, czy jak, no, jak być w stanie odpowiedzieć na te różne potrzeby, które będą się, te niepokoje, które się będą budziły naturalnie u pracowników w taki sposób, żeby, żeby e, no, jakby tak naprawdę ludzko do tego pochodzić, jako ludzka firma. Mi się, wydaje, że, mi się wydaje, że wynagrodzenie jest częścią takiego higieny. I one nigdy nie będzie najważniejsze i, i, i nigdy też według mnie nie było najważniejsze. Więc to jest część higieny, jeżeli to jest dobrze, firma ma to dobrze zorganizowane i dobrze skomunikowane z pracownikami, gdzie otwarta, żeby o tym rozmawiać z, na forach też, ale, ale też widualnie z pracownikami, to to jest część higieny. Tak, tak naprawdę pracownicy szukają innych rzeczy w firmie, szukają kultury, szukają społeczności, szukają. E, realizacji siebie w firmie i Państwa przychodzi wtedy, kiedy jest, kiedy ta higiena nie jest zachowana, więc, więc jakby wiemy o tym, że nawet podwyżka to podobno tam różne badania pokazują ileś tam dni, 90 dni tylko działa motywacyjna pracownika, potem przestaje, więc jakby higiena musi być, jeżeli jest higiena, to inne aspekty są dużo, dużo bardziej ważniejsze niż, niż wynagrodzenie.